W tajemnicy Bożego Narodzenia spełniła się przepowiednia proroka Izajasza: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Ta tajemnica dokonała się poprzez zgodę i posłuszeństwo wiary dziewicy z Nazaretu Maryi. Maryja jest tą spełnioną obietnicą, która już była wyrażona przez Boga w protoewangelii. Dlatego, żeby zrozumieć sens Bożego Narodzenia, trzeba wracać do początku stworzenia, kiedy Bóg z miłości, w sposób wolny, stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo. Ale wiemy, że przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców człowiek oddalił się od Boga i dlatego Bóg nie zostawił nas samych, ale dał nam obietnicę Syna. I właśnie Syn, przychodząc na ten świat, rodząc się z Maryi Dziewicy w ludzkim ciele i w ludzkiej krwi, pokazał nam sobą tajemnicę miłości, która dopełniła się poprzez krzyż i Jego śmierć na Golgocie. I tutaj mamy już przejście bezpośrednie do rozważania tej tajemnicy, która dokonuje się w każdej Eucharystii. Kiedy Bóg jest z nami, rodzi się dla nas pod postaciami chleba i wina, ale dla naszego zbawienia. Eucharystia jest uobecnieniem tajemnicy Jego miłości zbawczej na Golgocie. I w Adwencie wołamy: przyjdź, Panie Jezu, Maranata. A jednocześnie musimy usłyszeć słowa Chrystusa, które są zapisane w Apokalipsie. Przyjdę niebawem, zaiste, potwierdzam. I to, co jest przepięknym zakończeniem całości objawienia, że Apokalipsa zawiera takie słowa: łaska Jezusa z wami wszystkimi. I tego życzę każdemu i każdej z was, każdej waszej wspólnocie, żebyśmy odkrywali, że Jezus jest z nami, że Jego łaska daje nam życie, to znaczy On sam jest darem życia dla nas i to dla życia wiecznego. I tym wszystkim, którzy to orędzie na nowo przyjmują i potwierdzają sobą, z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.